w życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Z nami Michał Żeromiński, zaraz po swojej kolejnej zawodowej wygranej. Michał, rywal chyba dosyć trudny. No tak, dosyć trudny. Ja już powtarzałem, że nie chcę boksować ze słabymi zawodnikami, bo no nie mam tak jak chłopaki niektórzy. Patryk na przykład Szymański 19 lat ma, on spokojnie może prowadzić swoją karierę. Ja jednak mam już w kwietniu 26 lat, także trzeba już powoli sobie stawiać wyzwania. Najwyżej się przewiozę, no trudno, tak jest życie. Michał Żeromiński zawsze, no mówię, prawie zawsze słynął z tego, że bił dużo ciosów na dół. W tym pojedynku praktycznie tam ciosów na dół nie było. Dużo prawych, prostych wchodziło. Mimo to no, twój rywal stał twardo. No tak, takie było założenie taktyczne. W pierwszym rzędzie próbowałem, ale zderzyłem się mocno, dosyć głową dwa razy z zawodnikiem i bałem się później uderzać tych na dół, był pochylony głową. Także bałem się o kontuzję i wolałem właśnie z daleka. Luźno uderzałem, w ogóle się nie spinałem. Tam był moment w szóstym rzędzie, gdzie przyspieszyłem, bo widziałem, że dostał dwa czy trzy celne trafienia. A tak luźno chciałem punktować i przeboksować pierwszy raz 6 rund, bo jeszcze nie boksowałem. Co narożnik między rundami mówił? No, zwracali mi uwagę, żebym zaczynał tą lewą, jednak parę razy rzeczywiście niepotrzebnie poleciałem tą prawą. Skontrował mnie nieczysto, ale jednak skontrował. No, nie można na tym najwyższym poziomie, jednak już muszę uważać, bo nie można. Wczoraj Manny Pacquiao tak poleciał bez przygotowania i widzieliśmy, jak się skończyło. Pomiędzy piątą a szóstą rundą narożnik powiedział, żeby właśnie w tej szóstej rundzie mocno ruszyć, żeby trochę się może pobić, żeby spróbować skończyć ten pojedynek przed czasem? No tak, no ruszyłem właśnie, trafiłem go dwa razy, ale no była niepotrzebna wymiana. Dużo bije, jeszcze mam takie naleciałości z tego boksa amatorskiego, że tam wybitka bije 30 ciosów, dostaje 10, no to jest boks zawodowy, inne rękawice są 8. I to jednak czuć te ciosy na głowę, także przyspieszyłem tam, uderzyłem sobie 20 ciosów, ale zebrałem do 4 i odpuściłem dalej, wróciłem do boksowania lewą męką i lewym prostym i prawym prostym z daleka. Myślę, że jak w tej rundzie byś troszeczkę tam może zimnej głowy zachował, to skończyłbyś go przed czasem. A wracając jeszcze do szóstej rundy, fajne tam chyba 2-3 były przepuszczenia i lewy sierp, no to fajnie wyglądało. No fajnie, widziałem, że zawodnik jest rozpędzony na kąty, naprawdę go było ciężko zatrzymać. Porozbijałem sobie całe dłonie, mam delikatne dosyć dłonie, porozbijałem sobie całe, także próbowałem unikać tej walki, a w ten sposób, no niestety jak przeciwnik leci, też wiele razy sam leciałem i ktoś mnie puścił, no to wiadomo, to ośmiesza się przeciwnika. Dobrze ci się boksowało tutaj na tej hali, kameralna gala, ale chyba na doping nie mogłeś narzekać. Bardzo fajnie, tutaj 30 km od mojego miasta Radomia. Tutaj ciekawostka jest, że w Białobrzegach wychował się Andrzej Fonfara, także pozdrawiam też Andrzeja serdecznie. Bardzo fajna impreza, widać, że boks, jeżeli boks, to tylko właśnie w takich miejscowościach. Tutaj rzadko się coś odbywa, jednak widać, że jest pełna hala zainteresowania kibiców. W większych miastach naprawdę często jest tak, że brakuje kibiców. W Warszawie chociażby no, na te największe KSW przychodzą, na te jakieś największe gale, a mniejsze gale jednak nie mają racji bytu, a tutaj naprawdę wspaniała publiczność. Z kim i gdzie przygotowywałeś się do tej walki? Przygotowałem się przez pierwsze 2 tygodnie tutaj z moim tatą w Radomiu. Głównie to była kondycja, przygotowanie siłowe, troszeczkę techniki na sucho i pojechałem na 4 tygodnie na sparingi. Sparowałem z Krzyśkiem Cieślakiem, z Przemkiem Parachem jeden sparing i z Konradem Dąbrowskim. I dziękuję Konradowi właśnie, bo przydał się ten sparing. Niby z Mańkutem niepotrzebnie miałem, a akurat dzisiaj był Mańkut. Jak tam wspominasz te sparingi z Krzyśkiem Cieślakiem? No Krzysiek na początku słabo to wyglądało u Krzyśka, ale naprawdę z każdym sparingiem Krzyś się rozkręcał i no, myślałem, że da radę w tej walce. Tydzień temu jednak no, przegrał niestety. Krzysiek miał przerwę, wiadomo, jak spowodowano tą wypadkiem, ale niektórzy go skreślają, nie powinno się go skreślać, niech dalej trenuje i może coś będzie. Końcówka roku, święta spędzisz w gronie rodzinnym i co na początku 2013 wznawiasz treningi? No na razie muszę troszeczkę popracować. No wiadomo, ja tutaj inne mam warunki niż chłopaki, nie zarabiam praktycznie nic z walk, także mam żonę, chcę założyć rodzinę, już planuję dziecko, także muszę troszeczkę popracować, żeby trochę pieniążków zarobić. No a później myślę, luty, marzec może wrócę do boksu i zobaczymy co dalej. Kiedy Michała Żeromińskiego znowu zobaczymy w ringu? Nie, myślę, że może marzec, kwiecień, czekam na wiadomość od mojego promotora Tomasza Babilońskiego. Michał, jeszcze raz wielkie gratulacje wygranego pojedynku. Dzięki serdeczne za wywiad. Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich.